Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a ze mną w studio Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jeszcze panie wojewodo wirtualnie, ale za chwilę spotkamy się stacjonarnie, ale też stacjonarnie już można się spotykać między innymi na chociażby weselach czy imprezach zorganizowanych. Troszkę te obostrzenia zelżały, co nam wolno? No bardzo dużo już wolno, bo rzeczywiście nawet wesela są już dopuszczalne i to do 150 osób. Wracają, otwierają się z powrotem instytucje kultury. Uważam, że to jest też bardzo ważne. Natomiast bym powiedział, chyba ten wymiar edukacyjny i szkół wyższych i szkół średnich no jest odłożony do 1 września i 1 października, no oprócz egzaminów. Ale no, widocznie na to jeszcze sobie pozwolić nie można. Chyba to są też, z tego co wiem, pewne rekomendacje WHO, to znaczy, że to jest ta grupa wiekowa, która może najbardziej przenosić zakażenia, poza tym jest najbardziej mobilna, więc to też jest pewien dodatkowy kłopot. Ale no, już dużo możemy, tak naprawdę może to nie jest zupełna normalność, ale ta liczba zakazów jest już dużo mniejsza. No i chyba od 19 czerwca, jakoś tak czas mi się zatrzymał, jest kwestia, no, będzie możliwość nawet uczestniczenia jako kibice w meczach piłkarskich. No tutaj część ludzi na to bardzo czeka, ale bardzo wiele osób czekało też na to, żeby można było pójść stacjonarnie do kina, do teatru. Już od 6 czerwca będzie można skorzystać z tej opcji. Jak pan sądzi, czy będą tłumy, czy ludzie spragnieni jednak nie tej kultury? Ludzie będą się przyzwyczajać powoli. Myślę, że wszystkie miejsca, które były zamrożone, związane z naszym czasem wolnym, będą się napełniać powolutku. To jest taka moja opinia, ale pamiętam, że w momencie, kiedy można było wrócić do parków, do lasów, no, to nastąpiła jakaś taka eksplozja aktywności fizycznej mieszkańców, chociażby tego, co obserwowałem we Wrocławiu, że miałem wrażenie, że wszyscy jeżdżą na rowerach nagle, więc być może moje przypuszczenia, że to odmrażanie faktyczne kin, teatrów, różnych instytucji sportowych będzie mniejsze, będzie szybsze niż nam się to wydaje. Raczej uważam, że będzie powoli. Jest trochę w nas jeszcze niepokoju i może dobrze. Z jednej strony jest w nas niepokój, a z drugiej strony ja na przykład obserwuję to, że jak ludzie, którzy nosili maseczki, już teraz nie mogą nosić maseczek na ulicy, to nawet w tramwaju czy w autobusie tych maseczek nie ubierają, a przecież tutaj jednak te obostrzenia obowiązują, prawda? Nie, no obowiązują, jest to łamanie przepisów, absolutnie niedopuszczalna rzecz. W środkach transportu publicznego maseczki muszą być używane, absolutnie to jest podstawowa rzecz. Nie wiem, być może powinienem nawet rozmawiać z policją, żeby to było egzekwowane. Brakowało nam tego luzu, tak jak pan powiedział, w parkach. Ja też to zauważyłam, że w parkach jest dużo więcej osób niż było przed pandemią, bo ja chodziłam regularnie, a teraz nagle okazuje się, że są wielkie tłumy. Jak pan sądzi, jakie jeszcze będą miejsca, które będą oblegane, za którymi mieszkańcy tęsknią, a być może czeka nas coś jeszcze, co pana zdaniem powinno zostać poluzowane, gdzie jeszcze ludzie mogliby bezpiecznie pójść, bo mogą pójść do parku, mogą pójść do restauracji. Dla mnie takie bardzo ciekawe pytanie jest o wakacje. To znaczy, to jest taki paradoks, że część ludzi miała przymusowe wakacje, co prawda zamknięte w domu, ale były. Można powiedzieć, że przymus przymusem, ale można było wypocząć. Natomiast chyba wszyscy są jak gdyby zmęczeni psychicznie. Bez względu, czy wtedy bardzo intensywnie pracowali, czy musieli intensywnie być w domu. Natomiast mi się wydaje, że będzie jednak taka wielka presja wakacyjna i potrzeba wyjazdu, potrzeba wzięcia urlopu, wyjechania z miejsca, w którym się mieszka, właśnie z tego powodu, że byliśmy w jakiś sposób uwięzieni. Nawet jeżeli nie opuszczaliśmy Wrocławia, Kłodzka czy Jeleniej Góry zbyt często, no to to, że było to w jakimś stopniu de facto zakazane, no powoduje, że w tej chwili chcemy odreagować.
jestem bardzo ciekaw. Z drugiej strony no, jest pytanie o droższe rozrywki typu na przykład transport samolotowy. Na ile okaże się, że przywrócenie lotów na początku krajowych, później zagranicznych. Wiem, że pojawiają się już jakieś oferty wakacji zagranicznych z czarterami. Na ile ludzie się na to zdecydują, a na ile będzie to wszystko jednak podszyte daleko idącym lękiem. Nie umiem powiedzieć. Jestem sam bardzo ciekaw, bo to myślę, że socjologicznie to będą bardzo ciekawe obserwacje, czy wszystkie kraje zachowują się podobnie, czy nie. Jak rozmawiam z Saksonią, to mam wrażenie, że zachowania społeczeństw są bardzo podobne. To znaczy, że gdybyśmy chcieli jeszcze 2 miesiące trzymać ludzi w izolacji w domach, by się i tak tego nie udało, bo ludzie by po prostu tego nie wytrzymali. I to bez względu na nację. Ale a propos lotów i tych wakacji, no to loty też przypomnimy, drodzy Państwo, od 1 czerwca już można z lotniska we Wrocławiu latać do na przykład Warszawy. Loty krajowe ruszyły za chwilę, tak jak Pan Wojewoda powiedział, ruszą loty międzynarodowe. Jak to będzie wyglądało? No trudno powiedzieć, bo ludzie się też boją tych skupisk. A z drugiej strony pada też takie pytanie, co w momencie, kiedy jesteśmy na plaży? Tak? Niby na tej otwartej przestrzeni nie ma obostrzeń dotyczących maseczek, ale z drugiej strony trzeba te 2 metry przestrzegać, a nagle może się okazać, że nie tylko nad morzem, ale gdzieś nad jeziorami ludzie nie będzie tych 2 metrów, bo za granicę wyjechać nie mogą albo nie chcą, bo się boją i nagle wszyscy ruszą tłumnie do polskich uzdrowisk, do Polski, nad polskie jeziora, nad polskie morza. I może się okazać, że jednak tych zachorowań będzie więcej, jak Pan sądzi. Czy nie przywleką gdzieś do nas z powrotem po tych długich weekendach, chociażby za 2 tygodnie przecież? To już wielokroć na ten temat próbowałem odpowiadać. To znaczy mi się wydaje, że w całej Europie jest nauka eksperymentalna, przez eksperyment, przez to, że odmrażamy pewne rzeczy i sprawdzamy, czy nie dzieje się coś złego. Raczej i być może jest to spowodowane tak, że idzie lato, że tych zachorowań jest mimo odmrożeń stosunkowo mało, ale ja nie wykluczam, że będą jakieś miejsca, gdzie będą że wrócimy do jakichś obostrzeń, jeżeli będzie się bardzo źle działo. My rozważamy, są takie dyskusje, że powiaty, które przekroczą jeden z 2 negatywnych parametrów, jeden z tych parametrów to jest szybkość wzrostu, narastania ilości zakażeń, a drugi pewien poziom zakażeń w danym powiecie, że będzie taki alert i wojewodowie mają wtedy wdrażać jakieś procedury naprawcze, być może łącznie z propozycjami powrotu jakichś obostrzeń na tym terenie. Więc to nie jest wykluczane i tak samo z tego, co się orientuje myślą rządy w innych krajach. To znaczy luzujemy, pozwalamy wrócić gospodarce. Przecież te zniszczenie, ograniczenie tych obostrzeń wcześniejszych dotyczących czasu wolnego to nie jest tylko poprawa komfortu dla naszego życia, ale także szansa zarabiania tych, którzy na tworzeniu jakichś produktów rozrywkowych dla nas zarabiają. To jest nie tylko kwestia artystów, ale instruktorów fitnessu, no, wszystkich, których praca wiąże się z zapewnianiem możliwości samorealizacji, spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. To też jest element gospodarki, więc to chyba w ten sposób funkcjonuje. A proszę powiedzieć, a jak wygląda sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o zachorowania, jeśli chodzi o wyleczenia? Bo co chwilę jednak nowe zachorowania się pojawiają, ale też okazuje się, że są nowe osoby, które wyzdrowiały. Jak wygląda teraz sytuacja na Dolnym Śląsku? Proporcje są takie, że na 1500 osób, które ozdrowiały, które już wyszły z COVID-a, jeszcze aktywnie zarażających jest 1100. Czyli można powiedzieć, że już mamy zdecydowaną przewagę tych, którzy wyzdrowieli nad tymi, którzy chorują. Tendencja jest spadkowa, natomiast ten spadek jest bardzo, bardzo wolny, ale stały. A jak wygląda sytuacja chociażby z testami, czy ze szpitalami? Czy to jest tak, że jest więcej tych testów, w związku z tym ta wykrywalność jest bardziej skuteczna?
No ja bym powiedział, że to jest o tyle, że kiedyś robiliśmy 300 testów dziennie i wykrywaliśmy tyle samo przypadków, jak teraz, wykonując 4 razy więcej testów. To pośrednio świadczy o tym, że mamy do czynienia z pewnym regresem choroby. Testów jest oczywiście wystarczająca liczba, mamy dużo więcej laboratoriów. Nawet uważam, że można by robić większą ilość testów, tylko to te testy też muszą być robione po coś. One nie są zupełnie za darmo, więc muszą być diagnostycznie istotne dla nas. W związku z tym stać nas na takie badania przesiewowe, na przykład w DPS-ach, czy w tej chwili przygotowujemy się do takiego dużego badania dla szpitala w Płocku, powiatowego szpitala w Płocku, w którym niestety mamy do czynienia z zakażeniami. Tutaj nie ma żadnych problemów z testami. Ale a druga część pytań była jeszcze czegoś, zapomniałem, przepraszam, bo pani pytała o testy i... No i czy w związku z tym ta zachorowalność, czy to wynika tak, że jest ta wykrywalność większa, bo jest więcej testów, czy... Ale to pan wojewoda już odpowiedział na to pytanie, mówiąc, że w sumie... Jeśli mamy zachorowania poniżej 1%, poniżej osób aktywnych właściwie mamy poniżej, nie 1%, poniżej 0,5 promila, no to ilość testów, które by mogły wskazywać, że jest na przykład 2 razy więcej, no musiałby być bardzo dużej ilości takich przesiewowych badań. To wynika ze statystyki, więc raczej takich potrzeb nie ma. Testy są robione tam, gdzie mamy jakieś ogniska, żeby zlokalizować i przerwać możliwość zarażania. Nadal nam się tli wszystko w zamkniętych przestrzeniach. Szpital, hospicja, DPS-y. Ale też mam wrażenie, że w ostatnich dniach ulega to znaczącemu wyhamowaniu. Ale czy to nie jest też tak, że przez to, że jest więcej testów i ta wykrywalność jest większa, to może się okazać, że jednak część z nas była mimo wszystko chora na koronawirusa albo ktoś z naszego otoczenia był i tak naprawdę no, nie wszyscy jesteśmy bezpieczni, albo większość z nas jednak kogoś w otoczeniu ma. Tym bardziej, że troszkę te obostrzenia zelżały. Chodzimy do pracy, jeździmy komunikacją miejską i różnie z tymi ludźmi bywa. Jak pan sądzi, być może tych zachorowań czy tych zakażeń jest więcej? De facto. Nie, na pewno jest więcej. I to każdy kraj przyznaje, że to, co jest wykrywane, to jest 2, 3, 4 razy mniej niż liczba naprawdę osób zakażonych. Natomiast jak przeliczam liczbę testów na ilość wykrytych przypadków, czy na czynnik niestety bardzo obiektywny, czyli ilość osób, które zmarły w wyniku koronawirusa, to Polska wykonuje stosunkowo dużo testów. Przy takich przelicznikach więcej niż na przykład w Niemczech, dużo bardziej niż w Holandii czy w Belgii. Dużo mniej i to jest jedyny taki kraj, który, nie no, może nie jedyny, bo nie sprawdzałem Korei, ale z krajów cywilizacyjnie europejskich, no to Izrael wykonywał dużo większą liczbę testów i on ma naprawdę olbrzymie osiągnięcia, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, bo ma bardzo niski współczynnik śmiertelności. A jak wyglądamy na tle Polski? Dalej jesteśmy gdzieś w tym ogonie? I tak i nie. To znaczy oczywiście w ilości osób, u których wykryto COVID-a, nadal mamy niedobre drugie miejsce. Ale no, Śląsk nam odjechał, także nie mamy szansy dogonić. To jest na pewno w miarę dobra wiadomość. Natomiast drugi element, już bardziej pozytywny, to jest to, że mamy jeden z największych współczynników, jeżeli chodzi o relacje ozdrowieńców do osób zakażonych. I już w systemie osób, które zarażają, przestajemy być na drugim miejscu. Więc pod tym względem Dolny Śląsk jest miejscem coraz bardziej bezpiecznym. Bardzo dziękuję panie wojewodo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Moim państwa gościem był Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, a ja dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.